Panie prezesie, no to dochodzimy do kulminacyjnego momentu, kiedy troszeczkę przyciemnimy światła w naszym studio. Już pan użył chyba dwóch pomidorów. To już jest pan na debecie. Już nie ma pan żadnego, panie prezesie, żadnego pan samozdrowie. Ale widzę, że zasada jest prosta, odpowiadamy tak lub nie, jeden pomidor do wykorzystania. I widzę, że już pierwsze pytanie nawiązuje do tej historii o tornistrze, bo pierwsze pytanie brzmi tak. Widzi pan. Już w podstawówce wiedziałem, że pewnego dnia zostanę prezesem ekstraklasowego klubu. Nie. Górna ósemka na koniec sezonu to nasz cel minimum. Nie. Tak, to prawda, że jeszcze rok temu Arka była o krok od bankructwa. Nie. Zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski było zaskoczeniem nawet dla mnie. Tak. Największy sukces w karierze prezesa? Przedłużenie kontraktu z Damianem Zbozieniem. Nie. Natomiast jedną z największych pomyłek było podpisanie umowy z Tomasem Kosutem. Nie. Czech miał wzmocnić linię defensywy, dodajmy, a nie zagrał ani w ani jednym spotkaniu Ekstraklasy. Delikatnie mówiąc, nie jestem zwolennikiem wypłacania częstych premii. Jestem ponownie... Nie. Jestem najlepszym tenisistą wśród prezesów. Nie. I najlepszym prezesem wśród tenisistów. Nie. A partyjkę tenisa zamienię tylko na partyjkę pokera. Tak. Jestem typem prezesa, który pod żadnym pozorem nie wtrąca się do pracy trenera. Tak. A do szatni wpadam tylko po to, by po meczu przybić zawodnikom piątki. Tak. Damian Zbozień do reprezentacji. Tak. Z perspektywy czasu Midtjylland było do przejścia. Tak. Za mojej kadencji żaden piłkarz Arki nie przejdzie do Lechii. Nie. Oddam górną ósemkę za zwycięstwo w derbach Trójmiasta. Tak. Limit obcokrajowców spoza Unii Europejskiej powinien zostać zlikwidowany. Tak. Kocham rywalizację. Po jednym z treningów założyłem się z Rafałem Siemaszko, że jeśli trafi w poprzeczkę, na konto wpłynie mu 100 zł. Tak. Rafał trafił, ale pieniędzy nie otrzymał, bo w ramach rewanżu ja również spróbowałem siły. Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. Tak. Prezes 42 lata, właściciel 21 lat. W zarządzie Arki walczymy o dodatkowe punkty w Pro Junior System. Nie spodziewałem się, że z nowym właścicielem Arki tak szybko znajdę dobry kontakt. Tak. Nienawidzę, kiedy trenerzy wychodzą na mecz w dresie. Pomidor. Dlatego osobiście poprosiłem kiedyś trenera Nisińskiego o zmianę dresu na koszulę i marynarkę. Tak. Pomidor był pomidor. Pomidora. A widzi pan, jak tu można od zakrystii sprytnie. Nie od tej strony pytania lecimy. Gdynia jest drugim najpiękniejszym miastem na świecie. Nie. Zaraz po Nowym Jorku. Tak. No i to było ostatnie pytanie. Gratuluję.